Mm -hmm. Witam, witam. Czas na trzeci dzień loteriady, czyli turniej 3 szturm, wszystkie kolory. A już wiem, że nie wyrobię się z recenzjami wszystkich Goblinów. A to jest fizycznie niemożliwe. No, musicie na niektóre zaczekać na następny raz, jak będą. Może gdybym YouTube'a traktował jako pracę, ale. dawajcie trochę więcej łapek w górę. A Jedna przegrana do tej pory. Natomiast obrony się ustabilizowały i wygląda na to, że będzie trzeci dzień w A. Um, mówię to cały tydzień, czy właściwie trzeci dzień, że nie mam nic przeciwko temu, żeby odpaść i odpocząć. Gram bez medyka do tej pory cały czas i jakoś nie, nie mogę odpaść. Ale zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Ok. Test. A z tym się nie biłem? Kef. Nie, ale miałem kogoś podobnego. No dobra, tu wracamy w takim razie do mojej niebieskiej drużyny na 6 klocków. To będzie Nordi, Ulmer, Joko Hainen, Brak Medyka. Nie mam tu nawet co dezaktywować. Nie, no niby mam, Reketrę. A tak są sami snajperzy, więc dopóki nie się odpali, to nic mi nie grozi. A no i ta jest do dezaktywacji. Dobra, lecimy. Mm, te. tylko jak tu odpalić tą niedźwiedzicę na początku odpalę sokolnik ok no żeby to przetasowanie jeszcze coś dało mam jeden niebieski dobra, ale zrobię na razie tak może tu coś jeszcze wejdzie, zielony na przykład szedł zielony i chyba nie zdążę przyjąć speca od przeciwników Problem jest taki, że skoro nie mam medyka, to ja mogę tu zginąć nawet od zwykłych strzałów. A nie mam dwóch tur, muszę złożyć tak. A, i teraz pytanie, czy dostanę tu niebieski. Tak. Dobra. Zarel jeszcze żyje. To jest pozytyw. Uu, już niedługo. Dobra. Robimy tak. Najpierw dezaktywacja? Nie, najpierw obniżenie, podbicie, dezaktywacja i blokada. Zarel, kombo zielone. I tu już jest po walce. Ok, ciężki start. Na szczęście tank nie był wymagający. I porobione. I walka numer dwa. Okej. Okay. Z tym też mam wrażenie, że się biłem, ale się chyba nie biłem. No dobra, jest Joko Kochainen, więc drzewo może... Huh. Nie oczyszczę drzewa. Nie mają prowokacji. Kurde, zastanawiam się, czy pójść tym żółtym składem. Spróbować. Znowu. Przejadę się w końcu. Dobra, mógłbym w teorii kwacha. Nie, kwacha mi się nie opłaca, bo tam jest ten. Jak mu tam? Fas. Dobra, lecimy. Ok. Żółtych mam multum. Tylko teraz tak. Diament mi nie jest potrzebny, bo nie mam co później złożyć. Natomiast zrobiłbym duży ruch. Ale może i tak wybiję jedną stronę. Bo mogę złożyć tu czwórkę i następnie będę miał na górze trójkę. To jest siedem. Z tym, że siedmiu też nie potrzebuję. Potrzebuję sześć. Ale sześciu nie mogę złożyć. No dobra, pójdę grubo. Okej, okay, niestety żółty nie wszedł, ale może uda się tu zdjąć to drzewo. Dobra, nic za bardzo nie chcę podejść. Teraz tak. Najwięcej many ma wakas. Z tym, że ja co to chciałbym użyć na końcu? Dobra, zróbmy. Hmm, no tak, bo nie mam zielonych na pustą. Może coś jeszcze wejdzie. Teraz pytanie, czy bardziej boję się o kochajnena, czy wakasa? Czy jestem w stanie wakasa w turę wymusić? Nie jestem w stanie. Dobra, to zróbmy tak. Hmm. Cholera, i wypadałoby ja co jednak teraz użyć? Bo nie wiem, czy dobije drzewo. Ty wykradasz manę tylko z celu. Tak. Dobra, to zróbmy. Czy zielone dwa klocki dobiją drzewca. Może dostanie ze 100 obrażeń jeszcze. Dobra, zróbmy tak i tak. Git. Tylko co dalej? Jo, kochajne nuderzy. Oni tam się trochę trują, a ja nie mam nic. Mm, mogę mieć żółte na Wakasa, on jest spowolniony. Nie na, na Fajeza, dobra, spróbujmy. O, demyt, naprawdę. Jedna kaskada. No dobra, teraz pytanie, czy moje żółte to ustoją i zdążę ich użyć zanim Zarel się odpali. No, nie ładujcie. Git. Dobra, jest ciekawie. Bo co dalej? Mam żółte na wakasa, Może go dobiję. Eee, niedźwiedź. Eee, o Kurczę, ma spowolnioną manę. Ok, ale jeżeli tu zetnę, Czyli zróbmy tak, tak, tak. Ok. Zetnijmy jokę. I potrzebuję tylko żółtego na pusto. Ok. Wejdzie też zielony dla Zarel? Dawać zielony. Dzięki. Wykradnę dla zare. Dzięki. I porobione. No, okay, ciekawa walka. I walka numer trzy. Fajez No dobra. Ty. Ty. I dezaktywacja. Siedem fioletów potrzebuję, ale przydałyby się też zielone, bo muszę się chronić przed obrażeniami. No tak, i mam trzy zielone i trzy fiolety. Sześć fioletów. Hmm. Tylko nie do końca chcę ładować sudriego. Hmm. No, proponowany nie jest zły. Tam może podejść ten zielony od dołu. I wiem, że powinienem pierwszą rzecz to ładować właśnie zielone. Natomiast ten ruch mnie kusi. Wtedy składając żółte mogę złożyć fiolety, ale to nadal jest tylko sześć klocków. Dobra, poziomo czy pionowo. Nie wiem jak. Dobra, zacznę od tego. Ok, to niewiele dało, ale mamy zielone. I mamy fiolety. To była dobra decyzja, ok, prowokację mogę odpalić w następnej rundzie, ale yy, chyba opłaca mi się już teraz, to zróbmy tak, A dezaktywacja i będą fiolety znowu gotowe i będzie po walce. porobione. I walka numer 4. No okay, jest już 1%. No teraz drużyna trochę mniej szturmowa. Zostawię fiolety. Tylko chyba bym wziął czyszczenie. Czyszczenie z drzewa. Nie chcę iść czerwonymi, bo się boję, że się kurde, a może czerwone, bo jest zielony tank i jest Sudri, który gdzieś tam ściąga te czerwone klocki. Bucior niezrobiony. Ale czerwone są na 7 i przejechałem się tak już na jednej walce. E, czekajcie, na 6 miałbym jachangira, Ale klasycznego. Dlaczego tego ustawiłem? Aha, tego ustawiłem dla dezaktywacji. No a ten misiu z kolei bardzo słabo pije. No to byłby tak, bałczan ewentualnie i ale to są bardzo słabe obrażenia. No dobra, wolę pójść tak. Nie mam czyszczenia, muszę mieć zielone. Przed niedźwiedziem albo Sudri. I kolejny raz na zielonego tanka nie mam zupełnie czerwonych, chyba że zaraz się pojawią. OK. Bardziej musi się pojawić zielony. A nie do końca jest gdzie. Demet, naprawdę. OK, jest. Dobra, przyjmę jednego speca. Oj, żeby mi wakas nie zginął, bo mam tu już dostęp, naprawdę, na trzy strzały, dwa poszły w niego. Tu mam już dostęp do czerwonego. Natomiast czerwone mi się wykrzaczą trochę na kontrze. Wakas zginie. I niestety znowu będę musiał bić w tego pomocnika. Gdzie mam dostęp do zielonego? Będę miał zielony z bomby. Dobra, muszę bić w tą kontrę. Chyba oleje lekarza. A może nie. Zróbmy tak i tak. I tu będzie ten zielony. Jezu. Aż on jest. No, damn it. Dobra, trzeba wybić drzewo i znaleźć coś na pusto. Najlepszy ruch to mam z diamentem fioletowym, bo robi duże zamieszanie przy tych czerwonych. Ale nie mam na to czasu. Ok, spróbujmy jeszcze tak. Dobra. Straszny badziew, bo ani jednego czerwonego, ale to dobrze, gdyby miał sudry odpalić. <grymne> I może odpali. Dobra. Zarel powinna przeżyć. Porobione. No, tu było grubo. I ostatnia walka. Drzewo. No dobra, chyba mogę spróbować żółtym składem. Znowu. On jest dosyć zabawny. Natomiast wydaje mi się, że tym razem tego nie dźwignę. Brakuje mi tu trochę ofensywy, ale lecimy. Nadal bez medyka. Okej. Okay. Pierwszy ruch dosyć oczywisty. I mam dostęp do żółtych na kilka sposobów. Dobra, zróbmy tak. Ok, zróbmy ten żółty. Mm. I mam tutaj żółte przez fajeza. Tylko mogę go nimi nie dobić. A tu by poszło o jeden, tu o dwa. Dobra. Aha, ale ja nie będę potrzebował trzech, czterech klocków dla Zarel. No dobra, to zróbmy... Zróbmy tak. Wiem, że biję tu w kontrę. Kurde, tarcza many. No co za pędzwał. Tarcza many, naprawdę. Dobra, to weź się strój. Bo chcę mieć żółte na pusto. Dzięki. Git. I teraz tak, czy opłaca mi się tu w kontrę walnąć? Jego dobiję zielonymi w teorii. Ja co? Weź. A dobra, to zróbmy tak. Walnij tytuł. Ja co wykradnij. Wow. No dobra, to mimo wszystko ropy walnie tu. Ok. Zielony go dojadą. I porobione. Ok. Całkiem niezły dzień. Te drużyny na 6 klocków fajnie działają, więc olać tam medyków. Ważne, żeby szybko się załadować. Obecnie miejsce 121 całkiem nieźle, jak na turniej, którego mi się nie chciało grać. Także dajcie znać jak Wam idzie. Dajcie łapkę w górę, trzymajcie się. Do zobaczenia.